małżeńskim. No zobaczymy, wakacje już się zaczynają w sumie, prawda? No tak, dzisiaj, dokładnie. Jutro zakończenia roku szkolnego, więc... A więc może coś jest na rzeczy. Właśnie, dzieciaki po szkole, więc biorą i jadą, zobaczymy. Kaja Pascharska teraz wkracza na tapetę. Kaja niedawno powróciła do show biznesu, była moim gościem. Jestem bardzo pozytywnie do niej nastawiona, ponieważ widać, że chyba wyciągnęła parę lekcji ze swojego życia, parę błędów. No i teraz widać, że chyba nowa miłość. No tak, rzeczywiście. No, portale plotkarskie i tabloidy obiegły zdjęcia Kai Paschalskiej z raperem. I teraz się zastanawiałem, jak to się wymawia. VNM. Dokładnie, to jest Tomasz Lewandowski. No i tutaj, prawda, jeden z portali zaznaczył, że przyłapano ich nad morzem, gdzie palili wspólnie papierosy i pili piwo. Wino. No chyba to był Sopot, tak jak patrzyłam po tych zdjęciach, to chyba popularny Sopot. No rzeczywiście, no ale widać było, że to nie jest tylko i wyłącznie kolega i koleżanka, czy przyjaciele. Tam były jakieś takie przytulaski. Tak, no oni sobie na tych zdjęciach nie szczędzą czułości. Tak. Także, tylko wiesz, znowu raper? No znowu okazuje się znowu raper. No Kaja Pascharska jest dość tajemnicza, jeżeli chodzi o swoje życie prywatne. Ja nie zapomnę, ona miała bodajże jedną wspólną okładkę z partnerem w magazynie Viva, ale to było lat z 15 lat temu, jak nie dłużej. No i oczywiście ten związek zakończył się głośnym rozstaniem i od tej pory Kaja Pascharska jest raczej osobą, która no, nie dopuszcza zbyt wielu mediów do swojego... No ale może dobrze, ponieważ no niestety media nie pozostawiają na niej suchej nitki. Masz rację, no rzeczywiście. No jej rola Oli Lubicz w Klanie, w którym występuje od zawsze. Od 20 lat. No jest jakoś traktowana dość prześmiewczo. Również wszystkie jej próby muzyczne. Ona nagrała chyba dwie płyty, tak mi się wydaje, no, spotkały się oczywiście z falą hejtu. Przy czym no, powiem ci, że ja się trochę dziwię, ponieważ Kaja Pascharska spotkała się z dużym uznaniem, jeżeli chodzi o jej udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo. No właśnie, tam zachwycała jurorów. Dokładnie, zresztą ona chyba wtedy wcieliła się w Beyoncé. Tak, kiedy... to chyba wygra odcinek w ogóle to Beyoncé. Tak, dokładnie, no, ten występ obiegł nawet zagraniczne portale. Ale wiesz, mi się wydaje, że to jest po prostu wszystko po Chince czy Kulince. No tak, myślę, że duet że z niestety Funky Flonem... to ją tak zaszufladkowało, mi się wydaje, bo tutaj puszczała swoją nową piosenkę, ona jest bardzo fajna, a widać, że dziewczyna jest ambitna, ma plan, chce działać dalej, ale no myślę, że u nas jednak niestety jak się zrobi raz błąd, to ten błąd jest za nami, ciągnie się za nami po prostu wiecznie. A mnie się trochę też wydaje, że my nie lubimy takich osób, które są właśnie multi-instrumentalistami, czyli że ona i gra, i śpiewa. No i oczywiście, jest... Natasza Urbańskiej to się nie lubi nie wiedzieć czemu, prawda? Dokładnie, mimo że jest bardzo, bardzo piękną kobietą, to spotyka się oczywiście też no, z drwinami i kpinami. No zobaczymy ten powrót Kai Pascharskiej do show biznesu, to będzie już taki dobre. Ona cały czas moim zdaniem w tym show biznesie jest, no występując w popularnym serialu, chcąc, nie chcąc. Ale wiesz, na tych ściankach ostatnio dopiero zaczęła się znów pojawiać po przerwie, właśnie pokazywać zdjęcia z partnerem, pokazywać się publicznie bardziej, no zobaczymy, trzymamy kciuki, no i przechodzimy do Lewandowskich. Tak mówię trochę prześmiewczo, ponieważ Wiktor zabił mnie, ale bodajże przez ostatnie 2-3 miesiące